Colonel Steve Thompson. I'm with the USAG Poland here in Drawsko-Pomorskie at the Drawsko-Pomorskie Combat Training Center. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy razem z żołnierzami pomóc w czyszczeniu nagrobków cmentarnych żołnierzy polskich poległych w czasie II wojny światowej. Niektóre nagrobki tego wymagały. To jest niezwykle ważne. To jest głęboko w naszych sercach, ponieważ tu współpracujemy w Drawsku-Pomorskim z lokalną społecznością. Dzień Wszystkich Świętych to bardzo ważny dzień dla Polaków i my to szanujemy i bardzo chętnie wspieramy takie działania. Chcemy sprawić, by cmentarz w tej części był ładny i czysty. 1 listopada jest w przyszłym tygodniu. Z naszą pracą chcemy pokazać szacunek dla osób poległych, dla ich rodzin, dla mieszkańców. Cieszę się, że możemy w tym pomóc. Mamy tu na cmentarzu misję i cieszymy się, że tą misję wykonujemy. Cieszę się, że jesteśmy tu w społeczności Drawska-Pomorskiego. To bardzo ważne dla nas żołnierzy, że możemy tu pracować w ramach kilku projektów w całym mieście. Ten konkretny projekt jest bardzo ważny. Jest wiele działań społecznościowych, w które się angażujemy. Współpracujemy również między innymi ze szkołami. Żołnierze cieszą się, że tutaj są i mogą działać.